Hej, witam Was bardzo serdecznie w drugim odcinku Simsów. Miało się zacząć tym, że nasza Simka już jest obudzona, ale zasnęła dość późno, ponieważ nawet nie zauważyłam, ale przeczytała już całą książkę. I teraz wystarczy, że pójdzie o 15 do pracy i już będzie miała ukończone to swoje zadanie, więc bardzo fajnie. Myślałam, że jednak więcej czasu jej to zajmie. O, drogotrym się tu sobą zajmuje. No już jest 8:30, a ona do której ona będzie spała? Do 10:00. No mam nadzieję, że się wyśpi. Adoptować psa? Ojej, czy damy radę trzeciego psa? Okej, zaadoptujemy myślę jeszcze psa albo kota, bo kota chyba też się da normalnie adoptować. Tak, na pewno zaadoptujemy, ale nie teraz, bo najpierw wiadomo, musimy się tutaj troszkę wzbogacić. No, ale więcej newsów chyba nie ma. Pieski się tu sobą zajmą. A zaczniemy nagrywanko, jak już wstanę i pomyślimy, co dalej. Dobra, tutaj się powitaliśmy z pieseczkiem. Sam do nas przyszedł. I co? Dzisiaj... Tak dosłownie, w dniu dzisiejszym idzie do pracy na 15, jak już wiemy, i do 21, no to mam nadzieję, że właśnie jeśli tam polepszą te jakieś tam, wiecie, relacje w pracy i tak dalej, no nie wiem dokładnie, muszę zaraz zobaczyć, jak to do pracy, no może iść do pracy teraz już? A to ciekawe całkiem. A nie, no nie poznała nikogo w tej pracy, widzę. Jeszcze, bo wiecie, miałam jej trochę tam nastawiona, aby się z kimś zakumplowała, no ale niestety. Ale okej, to dzisiaj praca, a jutro myślę, że kogoś spróbujemy poznać. Bo jak widać, środa będzie, serwis będzie miała wolne, to będzie można coś zaszaleć znowu na mieście, no zobaczymy, co tam dokładnie. Ej, pomyj. Już się rozleniwiła, nie? Już się rozleniwiła. Dobra, ma dojście tam normalne do tego talerza. Ach, tak, bo dopiero teraz zauważyłam, że nie mam w kuchni zlewu. Kurczę. Ale okej, jest w toalecie, to oszczędzamy pieniążki, zlew założymy, jak właśnie nasza sytuacja finansowa będzie trochę lepsza. Adoptować psa, no spoko pomysł, ale tak jak mówię, trochę później poznać kogoś nowego. Podać ci domowe jedzenie na przyjęciu. Jemy. Prowadzić tego psa na spacer. No dobra, ale mamy tylko 2 godziny, to raczej nie wiem, czy zdążymy takie rzeczy tutaj porobić. Idź jeszcze do toalety, aby nie było potem niespodzianki. Może higiena też od razu. Czy pieski czegoś bardzo chcą? Nie, pieski czują się spoko. No, bawią się znowu. Nie są jeszcze najlepszymi przyjaciółmi. Mam nadzieję, że zaraz jednak to się zmieni. Może jeszcze dzisiaj, albo przynajmniej jeszcze na tym odcinku. Przyjazne, znaczy... one się tak naprawdę chyba sobą zajmują... A nie, nie zajmują się sobą. Dobra, sorry. To on po prostu sobie biega w koło. A ja bym chciała, by się jeszcze sobą pozajmowała, by to życzenie w końcu było zaliczone. Okej, niech tutaj parę rzeczy porobię, jakieś specjalne, coś tu, zabawa, brykaj, chyba tyle wystarczy. Okej, umyliśmy się i już jesteśmy, widzę, w ciuchach roboczych. Zastanawiałam się, czy dać jej to iść do pracy już. A niech idzie. Czy nie może iść? Może iść do pracy. To niech idzie. Czuję się dobrze? Czuję się całkiem dobrze. Czy dawać jej, aby pracowała ciężko? Bo też chciałabym, aby na jutro się wyrobiła, nie? Aby tam mogła sobie poznać trochę ludzi. No dobra, niech popracuje ciężko, ale potem jej też zmienię znowu na to, aby pogadała z muzykami, czy coś takiego, nie? Okej, jeszcze luknijmy sobie na pieski. Co tutaj robią? A, i zaraz też powinno chyba przyjść jakieś powiadomienie, co? Że...
Chyba, że dojdzie ono dopiero o 15, jak rzeczywiście jej się ta praca zaczyna. Dobra, to jak tak będzie, to znowu wznowię nagrywanie. Okej, udało się zrobić to zadanie. Coraz lepiej unosisz się na powierzchni tłumu fanów. To wspaniałe uczucie, gdy trochę lektury poprawia twoją ocenę pracy oraz relacje z szefem. A rzeczywiście, jest już całkiem nieźle, już jest naładowany do połowy. Mam nadzieję, że to, że poszliśmy godzinę szybciej do pracy, też nam da trochę więcej hajsu, co? Bo to było trochę nie fair, że idziemy szybciej specjalnie, a hajs będzie taki sam. A relacje z szefem też? Poczekajcie, gdzie są te relacje? Związki. A, tutaj. No, troszkę, ale i tak są tylko znajomymi. A jeszcze raz luknięcie na pieski. Ej, co to ma być? Co, kto tu nam tutaj... tu? Znaczy, sorry, że zrobiłam takie przybliżenie, ale tak wygląda, jakby się przytylał do jego tyłka. Nie wiem, i chciałam to zobaczyć z bliska. Cóż, mam nadzieję, że w tej grze nie ma przewidziane, że są źli ludzie, którzy coś zrobią naszym pieskom, ale chyba na szczęście nie, więc no dobra, niech się z nimi pobawi. Przynajmniej będą miały trochę kontaktu z kimś, nie? On płacze? Ciekawe. Dragotrim gdzieś biegł przez chwilę przerażony, ale już się chyba uspokoił. W ogóle, gdzie, co to jest za dom? To jest dom tego kolesia? Zapewne? A no tak, kiedyś też wypada poznać sąsiadów. Ale nie wiem, czy jutro pójdziemy do sąsiadów, czy po prostu w jakieś, wiecie, konkretne miejsce, bo też myślałam nad tą logiką, aby jej poprawić. A, i też można jej już zmienić, może. To spotkaj się z muzykami, jak wczoraj brałam, to... Znaczy wczoraj, w poprzednim odcinku, to tak... Tak średnio się z kimkolwiek zapoznała, to może tym razem to. Tym razem jej to zrobimy. Co? A najpierw może kogoś poznać. No dobra, no to spotkaj się z muzykami i poznaj w końcu kogoś. To jest całkiem ciekawe, bo... Jakaś osoba, nie wiem, czy to dzieciak, czy jakaś babka, czy co, powiedziała: Dragotrim zachowuje się niewłaściwie, jeśli nie przestanie, wyproszę go stąd. Okej, po prostu stał tutaj, jakiś gościu się z nim bawił i nie wiem, to trochę dziwna sytuacja, że tak może być. Nie wiedziałam, że to się liczy jako odwiedziny, że wiecie, psy biegają na czyjąś parcelę i to są już takie jakby odwiedziny. No ale spoko. Tak w ogóle to serwus zapoznała kogoś. Jakiegoś tam... Przeczytajcie to sobie, nie umiem. To on? A nie, przepraszam. Zawsze mi się myli. To było z widoku Dragotrima. A, członek zespołu. Jakiś typas. Okej, tylko wiecie, chcemy mieć tam jakiegoś chłopaka czy coś. Ale jeżeli chcemy spełnić jej marzenie o tym, by zostać tą oportunistką, to przydałoby się, aby ten facet jednak był stary. to brzmi okrutnie trochę, ale przydałoby się, aby spełnić to marzenie, aby był stary. Więc będę musiała się jeszcze ostro nad tym zastanowić. Ale tak jak mówiliśmy sobie już w prologu, może po prostu będziemy robić jakieś romanse, jakieś inne dziwne rzeczy. Nie wiem. Nie wiem, czy będę się tutaj skupiała raczej na takiej, powiedzmy, klasycznej, normalnej rozgrywce, że znajdziemy sobie jakiegoś chłopaka w swoim wieku i założymy z nim rodzinę, bla, bla, bla. Nie, może zrobimy coś śmieszniejszego, czyli właśnie będziemy próbowali odebrać majątki starym dziadkom. No, to brzmi ciekawie. Radimir właśnie niszczył im kanapę. Tak sam z siebie. To też było bardzo ciekawe. Ale dobra, niech sobie może wrócą do domku, bo jest już dość późno. Ale się tu zadomowiły, naprawdę. A, i jak widzicie, jest też powiadomienie, że Radimir niestety dostał pcheł. Nie wiem, czy to od nich, czy co. Nie wiem, czy wtedy automatycznie też drugi piesek dostanie pcheł. I jak się pozbyć pcheł? No nie wiem, chyba będzie ich musiała po prostu umyć, nie?
ich, w sensie psy będzie musiała po prostu umyć, aby nie miały pcheł. Okej, okay. Servus skończyła pracę i niestety... koń. I niestety zarobiła znowu 125 simoleonów, czyli nie wiem, czy opłaca się tak bardzo iść szybciej do pracy, no chyba, że rzeczywiście robić takie rzeczy jak właśnie zacieśnianie więzi, aby mieć na to więcej czasu, czy... no nie wiem, ale hajsu z tego po prostu lepszego nie ma, tak jak widzę. Co to jest? Rachunek. O nie, rachunki. To nam odejmie już prawie 1/3 hajsu. No ale dobra, zróbmy to szybko, aby aż tak nie bolało. Trochę to mnie przeraża. No ale w sumie w prologu mówiłam, że właśnie chcę trudniejszą grę, więc jest troszkę trudniej. No w najgorszym razie byśmy coś sprzedali, ale póki co jest okej. I tak poza tym to trzeba by umyć pieski, bo oba mają pchły. Czy jestem jakaś ślepa? Nie widzę. Okej, okay, przeczytałam, że jest jakieś tam urządzenie, które może wykąpać psy jakoś tam, jak to było, nieprzyzwoita czystość czy coś takiego na 8 godzin będzie, ale nieważne. Możemy też zrobić to w wannie, pod prysznicem niestety nie. I trochę mnie to martwi, bo nie wiem, czy w ogóle będzie nas stać na jakąś wannę, nie? A też mi tak głupio kupować na chwilę dosłownie wannę i... A, no, jak widać, bardzo nas stać. Dobra, zaczyna się robić ciężko. Trochę mi szkoda, że psy muszą być zapchlone i pewnie te pchły też na mnie przejdą. Ale no, mam nadzieję, że bardzo nie będzie im się przez to humor jednak obniżał. Dać kąpiel na pchły. No właśnie, a my mamy prysznic. Bo nie lubię wanny używać w rzeczywistości i w Simsach też nie i dlatego to, ale kurczę, może jednak bym wzięła tę wannę, co? Dobra, może dla dobra psów zamienimy sobie prysznic na wannę. Chyba za to nie idą większe rachunki, nie? No raczej Simsy, nie wiem, czy są aż tak bardzo mądre, aby gra wiedziała, że za wodę pójdzie więcej przez wannę. Jakaś taka U, kurczę, znowu zostanie tylko 200. No dobra. Chociaż było chyba 200, to przez ten prysznic, tak. No dobra. Czekajcie, jakoś tak ten teges, albo o, wiem. Damy tutaj. Tutaj weźmiemy kolor, skopiujemy. O. Jest okej, bo czasem lubi, wiecie, na odwrót niż być powinno. Ale niech jest tak. Bo serio, szkoda mi piesków, więc trzeba je wykąpać. Okej, okay, możemy wykąpać zwierzaka. No to zacznijmy po kolei. Dobra, jedziemy, zobaczymy jak to wygląda. Zacina się, sorry. O, fajnie ta woda wygląda. Tak jak mówię, ja nigdy nie mam wanny w Simsach. Raczej zawsze prysznic, dlatego tak się tutaj ekscytuję wodą. A tutaj są takie różyczki na kiplu i w ogóle detale i te sprawy. Zawsze spoko. O, zaraz się skończy. I co? I wtedy już nie będzie miał tych pcheł? O, fajnie. No dobra. A potem Radimir. Tutaj nie wiem, czy można to nazwać... Czy Dragotrim się zsikał? Nie, nie zsikał się. Ej, co jest? Po prostu się wytarł, tak? Dlatego się taka kałuża zrobiła, bo miałam na przyspieszeniu i nawet nie zauważyłam, co się dokładnie stało. Potem tak, potem to trzeba zetrzeć. Wytrzyj kałużę. A potem może sobie tam, nie wiem w ogóle, co wyjęła. Okej. Okay. Czy Dragotrim śpi? Odpoczywa sobie po prostu. Okej. Okay. A, on chce mnie jeszcze obwąchać, ale to nie wiem, czy może jutro zobaczymy, jak mi się tam przypomni. Zjeść coś, dobra, na pewno coś sobie jeszcze zje, więc spoko. I też obwąchać, okej. A jak tam u nas? Oglądać dzikiego konia, to pewnie przez to, że wtedy widzieliśmy na ulicy. No nie wiem. A, to wyprowadzenie na spacer. Dobra, wiecie co, zobaczymy, bo ja jednak na jutro mam troszkę inne plany, a to już jest druga w nocy. Więc trochę się trzeba sprężyć, aby jako tako zdążyć wszystko zrobić.
Ja nie mam pojęcia, co tu się odwaliło, bo ona zrobiła dopiero co jedzenie, jest już strasznie głodna, ma pełno resztek w lodówce i sięgnęła po to, aby robić kolejne. Super, super. Dobre marnotrawstwo. Posprzątaj? A nie możesz tego jeść? To chwileczkę, gotuj dalej. Myślałam, że to jest gotowe. Dziwne, nie wiem. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś bug czy coś takiego. Ale dobra, niech to zostawi w cholerę. Niech zje coś. Niech zje. A wtedy szybko niech idzie spać, bo jest źle z nią. To się jakoś tam posprząta. Nie wiem, pewnie kasę na to, co? Chyba kasa na to idzie zawsze, jak zaczyna robić jedzenie. No to też świetnie. Okej, pozwoliłam już jej spać do 12, ale może dość tego. No, już energia jest prawie naładowana, to nie jest tak źle. Okej, niech weźmie kąpiel. Nie prysznic, kąpiel. Kąpiel. Pęcherz i idziemy wtedy na jakieś łowy. Nie wiem, zobaczymy, czy jest coś gwiazdką oznaczone w mieście, czy coś się dzieje, ale wątpię. Więc jeżeli nie, to może po prostu pójdziemy do kogoś, pójdziemy do sąsiada i tyle. Wiem, że też powinnam uważać na te relacje, które już mam, bo te osoby mogą się na mnie obrazić, że już się do nich nie odzywam i tak dalej, ale w sumie nie wiem, czy aż tak bardzo mi na tym zależy, póki co na kimkolwiek, z kim mam te relacje, ewentualnie na szefowej. Napełni miskę, no tak, miskę też napełnimy. Dragotrin znowu przyniósł pchły. Dobra, zjemy sobie coś tutaj na szybko, jakieś płatki czy coś i wyruszamy, bo już jest 15. Ten czas naprawdę, jak ma lecieć w Simsach wolniej, to leci właśnie szybko i na odwrót. Tak jest, mówię wam, tak jest właśnie w Simsach. Jak tam pieski? O kurde, no przecież zapomniałam, że jeszcze go muszę wykąpać, nie? O. Ale nie, dobra, Dragotrin musi poczekać. Najwyżej będziemy znowu musieli dwa pieski wykąpać, ale my musimy iść, aby cokolwiek działo się w odcinku. Please. To nie wygląda najlepiej, wiem, ale... Dobra, ten obraz mnie przekonał, że jednak muszę go wykąpać. Dobra, ale w końcu nadszedł ten moment, że o 17:30 dosłownie możemy wyjść z domu. No, okej, okay. Tyle, że zmyję jak wróci. Gazety też posprząta jak wróci, bo naprawdę nie wyjdziemy dzisiaj. I zastanówmy się, do kogo pójdziemy. Tutaj wiem, że biegały wczoraj pieski. I było trochę dziwnie, bo chcieli je wypraszać i ogólnie. I widzę, że to jest taka już rodzinka jakaś porobiona, to nie wiem, czy w ogóle im tu przeszkadzać. A tu Kennedy. Poczekajcie, czy znamy Kennedy? Kennedy'ego? Kennedy? Nie, to nie jest on. Sakamoto, właśnie, że to są chyba japońska rodzina w Simsach, co? Coś tak mi się kojarzy, że tak miało być. Ciekawe, gdzie jest ta ich rodzina. Może bym do nich zajrzała, bo widzę, że jest starsza. To znaczy, że może mieć starszego męża. Dobra, wiecie co? Aby było śmieszniej, to pomyślałam, że spróbuję zaprosić jej rodzinę, ale mamy bardzo słabe relacje ze sobą, więc nie wiem, czy to się uda. No ale spróbujmy, można spróbować, czemu nie? Chociaż... Aha, tu jest tylko jeden gościu, ta ona nie ma męża. Jen, jak to brzmi w ogóle, nie? No to dobra, już jestem zainteresowana, idziemy do sąsiada. Idziemy poznać naszego kochanego sąsiada, odwieźć rodzinę Kennedy. Tak. Zobaczymy, czy nam ktokolwiek... O! A to ona jest chyba żołnierką, z tego co kojarzę. A to tylko ona sama mieszka tutaj? Poczekajcie, ona ma mnóstwo pieniędzy. A jakby tak zrobić tutaj związek dwóch kobiet. Jest to całkiem ciekawe i zawsze ogólnie w grze lubiłam jej postać, przyznam. Tylko wiecie co? Szczerze powiem wam, że zawsze mi się bardzo myli, jak to jest z tymi
związkami niehetero w Simsach. Zawsze mi się myli, w jakiej części co można robić. I może spróbuję się z nią bardziej zaprzyjaźnić, wiecie? I zobaczymy, czy da się mieć tutaj dziewczynę. Albo nie, albo jeszcze lepiej, aby nie gadać znowu głupot, to ja to po prostu szybko sprawdzę w necie. Okej, dobra, z tego co przeczytałam, można chyba robić takie związki? Tylko nie wiem właśnie do jakiego stopnia, to znaczy, czy można wyjść za... Czy kobieta może wyjść za kobietę w tej grze, wiecie, bo tam być ze sobą tak po prostu dziewczyny, wiecie, taki związek nieformalny, to okej, ale czy można wejść w małżeństwo i tak dalej, to tak na szybko szukając nie udało mi się znaleźć tej informacji. Widziałam tylko na Zapytaj, że ludzie mówili, że są też jakieś mody właśnie nawet, aby jak dwie dziewczyny są ze sobą, to że jedna może zajść w ciążę i tak dalej, to całkiem ciekawe. Ale no nie wiem, czy ja będę takie mody pobierać. Po prostu tutaj sprawdźmy, czy się da z naszą żołnierką, bardziej ją tutaj rybcium pypcium. No byłoby to całkiem ciekawe. Chociaż wiem, że na początku to tam mówiłam, że ten jakiś facet, oportunistka i tak dalej, ale zobaczymy. Na to będzie czas, jak będę chciała, to wiecie, po prostu będę ich rzucać po tygodniu koniec związku, jeżeli będziemy chcieli i tyle. Kurczę, chciałam robić im jakieś interakcje, ale widzę, że one się same w sobie już dobrze dogadują. No, ciekawie. Ciekawie. Ja nie mam znowu... A nie, nie, jest tutaj, na samym początku. Co? No dobra, odbierzmy już ten telefon. Ale to takie niemiłe. Tak przerywać rozmowę. Konkurs dla kucharzy. No niby... No niby nagroda pieniężna, nie? Co by nam się może przydało. Ciekawe ile. Dobra. Jak nie zapomnę, to zrobimy to jedzenie. Jak nie zapomnę. Ciekawe. No widzicie, widzicie, gadają sobie, gadają. Czy ja nie, nie mam jeszcze z nią żadnych pragnień, aby coś zrobić, przyjazne. No poentuzjujmy się psami, może lubi psy, a może nie. Może porozmawiajmy o komputerach. W sumie mam tę cechę komputerowiec, nie mając komputera w domu. O nie, to dla niej było nudne, że porozmawiałyśmy o psach. To ja nie wiem, czy ja chcę z nią być wtedy, jak ona nie lubi zwierzaków. Co? Aha, technofob. Ciekawe. No dobra, to może jeszcze spróbujmy ją przeproszę. Skoro aż tak bardzo ją zanudziłam, to chociaż ją spróbuję przeprosić. No niby jest okej. No dobra. No tak po prostu poznajmy ją. Nie wiem, zapytaj o karierę, chociaż z tego co właśnie kojarzę i potem znaczku tutaj to pracuję w wojsku. Tylko nie wiem na jakim szczeblu. Romantyczne, no są te romantyczne tutaj, nie? Tylko kurczę, coś pamiętam, że jak kiedyś próbowałam robić taką parę w Simsach, to... No to tak średnio chcieli, ale może to zależy od danego Sima, no nie wiem, nie wiem co oni tam w kodach mają podpisywane tym Simom, jak ich rozumy działają tutaj. Zapytaj o karierę. I co? Dowódca oddziału. No to chyba wysoko. Przyjazne, co jeszcze masz przyjaznego? Pochwal dom, dobra, pochwal jej dom. Entuzjuj się wojskiem. Może się ucieszy. A muzyką? Może chociaż muzykę lubi. Ale zobaczcie, już całkiem nieźle, pomimo tej chwilowej sprzeczki. Specjalne, podekscytowana może? A nie, to już było. Perfekcjonizm. O nie, to na pewno nie. Lubi psy, to ją zanudzimy tym zaraz. Słuchaj, skargi. Czekajcie, ale czy to jest coś negatywnego? Nie, to nie jest nic negatywnego. Okej. No jest to całkiem ciekawe, tylko wiecie, ja jeszcze pomyślę, bo też jak tu potoczyć życie naszej Simki, bo też jest taka sprawa, że jakbyśmy na przykład z nią weszli w ten związek, to właśnie, czy nie wiem, czy będziemy się mogli w ogóle do niej wprowadzić, czy ona do nas, czy jakoś tak, bo pomimo tego, że chciałam tutaj te fortuny zdobywać i tak dalej na biednych starcach, to pomyślałam sobie, że
I tak fajnie by było zostać w swoim domu, wiecie, tak sobie powoli go rozwijać tam jednak i coś fajnego z niego zrobić, bo tę działkę troszkę tam mamy taką dosyć, że coś by tam jeszcze można było wybudować, ale no zobaczymy. Zobaczymy. O, ten rock'n'rollowy przyszedł tutaj, widzę. A nie, to jest ten widelświr, okej? Okay? Widzę, Ania lubi... Znaczy, Ania, przepraszam, to jest Ania, to jest Servus. Servus lubi tańczyć, spoko. Jest już 21. Nawet trochę po. No też ciekawie, też ciekawie. Ej, całkiem nieźle nawet tańczy. Wydaje mi się, że chyba można gorzej w tej grze to robić. Co tu się dzieje? Taka impreza się trochę robi powoli, co? Czy tak średnio? Nie wiem, zawołać do tańca? Czy wtedy się też relacje tutaj jakoś podciągają? Teraz on z nami gada. No dobra, pogadamy z nim. Poznaj. Okej, jestem za. Znaczy, mówiłam rock'n'rollowiec, a to jest w sumie ten. Taka rodzina gotów, nie? Świrowie. Ale tak jak chyba wspominałam gdzieś tam na początku, że ja ogólnie tak zupełnie nie znam się jakby na tych simowych historiach, jak tutaj te rodziny, jak to wszystko działa. Jakby ta fabuła w Simsach, to nie, to zupełnie nie ogarniam. Kojarzę tak tylko po nazwie trochę rodzin, nie? Charyzmatyczny. Okej. Okay. Opowieści, no tutaj. I zapytałem się go, czy entuzjazmuje się psami, bo jeżeli tak, to oznacza, że jest, że jest centrum moich zainteresowań. Czy lubisz psy? Czy cię tym zanudzę? O nie, no. Fuck. Nudna. Przeproś go, no przeproś go za to, że powiedziałaś o swoich zainteresowaniach. Czemu oni wszyscy nie lubią psów? Nie wiem, czy to wynika z tego, że wiecie, te osoby już były jakby w podstawce Simsów i po prostu jakby nie mają, jakby to powiedzieć, no po prostu nie miały styczności z tymi zwierzakami, tak nie są tak zaprogramowani, aby lubić te psy i koty i od razu ich to nudzi, nie mam pojęcia zielonego. Może te rodziny, które są z psami, ze zwierzakami wprowadzone, to może oni trochę bardziej przychylnie na to patrzą. I co, lubi muzykę? Też nie lubi muzyki. Ja pierdzielę. Czy nie? A nie, rozmawiam z nią o muzyce, sorry, bo już tak kiwał głową, że myślałam, że jest na nas zły, nie? No dobra, nie jest wcale nieźle. Dobra, wiecie co, ja nie wiem. Ja nie wiem, kogo będziemy podrywać, w kogo będziemy tutaj celować. Najpierw sobie właśnie poszukajmy troszkę znajomych i wtedy zobaczymy. Potańczcie razem. Nie wiem, czy to cokolwiek daje. Ej, tak w ogóle tyle, co mamy do pracy, bądź co, bądź na 15, ale można by powoli spadać do domu. Chyba, że... nie o to mi chodziło. O to też nie. Chyba, że tym miłym akcentem sobie zakończymy. Nie umiem tego tak całkowicie wyśrodkować niestety. Tak, jest bardzo przyjemnie. Więc okej, na tym zakończymy nasz drugi odcinek Simsów. Jeżeli oczywiście macie jakieś sugestie, to piszcie w komentarzach. Ja bardzo chętnie z nich skorzystam. No i do następnego.